później przebieg historii tego miejsca, bo trzeba powiedzieć, że to było miejsce, w wieku XIX, na przełomie XIX i XX wieku, zmienił się w to, co widzimy teraz. Główną przesłanką tych zmian była budowa kolei łączącej Nowy Port z Gdańskiem. Kolej, która została wybudowana w XIX wieku, doprowadziła do powstania tej osady, która przekształciła się w dzielnicę Letnica, nie Letniego, bo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1947 roku o wprowadzeniu polskich nazw, miejscowość ta, czy miejsce to nazywa się Letnica. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj przekazywać firmie budowlanej, której ze względu na okoliczności nie będę wymieniał nazwy ani miejsca, bo mogłoby to być poczytane za nieuczciwą konkurencję wobec innych firm budowlanych. Tym niemniej powiem, że firma wygrała przetarg i jest z Gdyni. I oczywiście wszystkie aluzje tego typu, że termin został dobrany do innych terminów politycznych, są nieprawdziwe. Termin oczywiście jest ustalony przez harmonogram robót, który przewidywał procedury przetargowe. A w tej chwili jest terminem, który wynika z kolejności cyklu zadań. Te terminy mamy określone w harmonogramie do roku 2012. I w roku 2012, w miesiącu marcu, dobrze mówię, panie inżynier, zakończymy cykl działań, witamy pana prezesa, zakończymy cykl działań w Letnicy. Mieszkańcy nam nie wierzyli, ja jeszcze wczoraj czytałem w internecie takie opinie, że to jest nasza działalność, którą gdzieś tam odsuwamy w czasie i rewitalizacja będzie polegać tylko na wyburzeniu kilkudziesięciu budynków, które już mieliśmy przyjemność wyburzać. Nie macie Państwo pojęcia, jak to fajnie wygląda, jak budynki się burzy. Zawsze coś, co jest bardzo ciekawe i nawet nasi humaniści, na przykład pan mecenas, radca prawny, szef radców prawnych z przyjemnością oglądał, jak wielka koparka w jednym momencie burzyła kolejny budynek w Letnicy. Ale to jest tylko początek, to znaczy cykl działań wyburzeniowych, te roboty destrukcyjne, które przyniosły tu księdzu proboszczowi zmniejszenie ilości parafian podobno do 17 dusz. Podobno miasto będzie musiało się dołożyć wobec tego, bo parafia ma problemy finansowe. Więc to oczywiście jest tylko pierwszym etapem. Ten pierwszy etap będzie już niedługo etapem zamierzchłym, a my przystąpimy do cyklu robót budowlanych. Pomysł jest prosty i chyba bardzo taki słuszny. Zostawić kształt historyczny w Letnicy, wyburzyć środek każdego budynku i dostosować ten środek do XXI wieku. A więc zmieniamy system grzewczy, zmieniamy system sanitarny w budynkach, zmieniamy zasilanie oczywiście, tak żeby można było podłączać różne urządzenia elektryczne, inne niż tylko żarówki i będziemy robić z tego naprawdę ciekawą dzielnicę mieszkaniową, a oprócz tego, czy może obok nas, dwóch dużych deweloperów miejskich, GTBS, Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i TBS, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława, będą inwestować w puste place, które pozostaną po wyburzeniach i będą w to miejsce wprowadzać swoich klientów. Pan prezes już tu się chowa za lustro, bo nie chcę mówić jasno, będą klienci. Na pewno to będą klienci, którzy będą mieszkańcami innymi niż ci, którzy dotąd zamieszkiwali Letnicę. Także Letnica się stanie taką zdrową mieszanką tego żywiołu, który tutaj mieszkał od 100 lat, czy od powojnia, i nowych najemców, którzy będą wynajmować mieszkania TBS-owskie, dwóch TBS-ów. Proszę Państwa, ja bym nie chciał dodawać też o tym, co poza tym będą robić inne firmy, ale Państwo doskonale sobie zdajecie sprawę, że system rzeczy, który tu będzie wprowadzony, będzie wymagał inwestycji ciągłych, takich, które będą inwestycjami wprowadzającymi zasilanie ogrzewania cieplnego w budynkach. Tu nie będzie dymu z kominów, tu nie będzie niskich emisji zanieczyszczeń. Dlaczego nie będzie? No bo wyobraźcie sobie, że stadion, o którym ja jeszcze nie powiedziałem ani słowa, który mieści się tutaj od nas 500 metrów, byłby czarny po jednym sezonie grzewczym. Ta piękna powłoka bursztynowa stałaby się czarna po emisji, która jest najgorszą emisją, emisją piecową z pieców węglowych, w których zwykle się pali
czymś, co nieraz przypomina węgiel, a nieraz nie. Więc myślę, że tutaj Państwo zdajecie sobie sprawę, że wprowadzenie zmiany systemu ogrzewania było istotnym, ważnym elementem, jednym z najważniejszych elementów. Oprócz tego zostaną tutaj zmienione ciągi piesze, ciągi jezdne. Będziemy mieli bardzo ciekawy budynek, który się nazywa U2, który go nazywamy dom, i ten dom otwarty będzie domem, który będzie służył potrzebom lednicza. Witam pana prezydenta. Pan prezydent Paweł Adamowicz. Dzień dobry. Pana prezydenta. Proszę państwa, kontynuując, chciałem przypomnieć państwu, że jesteśmy na uroczystości, która zwykłą uroczystością nie jest. To jest coś, co jest zwykłą czynnością z zakresu prawa budowlanego, mianowicie wprowadzenie na budowę sił, które wykonują dane roboty, firmy, która wygrała przetarg. To się zwykle dzieje w obecności kilku inspektorów nadzoru, góra jeszcze inwestora. Natomiast myśmy chcieli dzisiaj państwu pokazać, że to, co było pomysłem takim bardzo mglistym, ja pamiętam, byłem na kolegium prezydenckim 2 lata temu, kiedy padały pomysły różne, na przykład padał pomysł taki, żeby wyburzyć całą letnicę. I powiem tak, dzięki pewnej wizji, która była wizją wtedy naprawdę dla nas może mało zrozumiałą, wizją pana prezydenta, będziemy mieli letnicę, która będzie kształtem historycznym odpowiadała temu, jak powinno się traktować zabytki, które może nie są zabytkami takimi jak w centrum Gdańska, tym niemniej świadczą o historii tego miejsca Gdańsk. Powiem tylko państwu, powtarzając to, co, od czego zacząłem, że cystersi dostali jeziorko, które jest w tej chwili zasypane w XIII wieku, także historia letnicy sięga książąt pomorskich. I ci książęta przekazali cystersom jeziorko, nad którym wyrosły później 2 budynki. Jeziorko służyło połowowi ryb słodkowodnych, a w ten czas, gdy w XIX wieku, w połowie XIX wieku została wybudowana linia kolejowa z Gdańska do Nowego Portu, zaczęło się rozrastać wokół przystanku letnica osiedle mieszkaniowe. To osiedle oczywiście miało na cel typowo taki cel robotniczy. Powstała tutaj poddzielnica, nazywała się Gwiazda Morza. O tym wszystkim powiem szef Biura Obsługi Mieszkańców, który zna doskonale historię i kilka słów na ten temat będzie mógł nam powiedzieć. Natomiast my wprowadzamy jedną ważną rzecz. Dzisiaj wprowadzamy firmę budowlaną i pierwsze uderzenia Gilofa będą zaświadczać o tym, że ruszyła rewitalizacja. Ja państwu tylko przypomnę, że myśmy wyburzyli bardzo dużo budynków już. Rozpoczęły się wyburzenia w ubiegłym roku. Natomiast to były wszystko czynności destrukcyjne, czynności inwestycyjne, czynności naprawcze, reparacyjne, remontowe. Zaczynamy tak naprawdę dzisiaj, po oczywiście procedurach przetargowych. Proszę państwa, na tą chwilę chciałem przywitać naszych zaproszonych gości ponad grupę inspektorów nadzoru. A więc pana prezydenta miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, pana przedstawicieli marszałka województwa pomorskiego, pana Jacka Szymańskiego, dyrektora Departamentu Programów Rozwojowych. Pana Dymitrisa Skurasa, szefa Wydziału Gospodarki Komunalnej naszego Urzędu Miejskiego oraz funkcjonariuszy stowarzyszącymi. Pana reprezentantów Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków. Pana Grzegorza Stolikowskiego. Pana Marcina Dawidowskiego, paną Izabelę Kuś, pana Włodzimierza Pietrzaka, tu wymienię prezesa Gdańskiego Uniwersytetu Budownictwa Społecznego i inwestora na tym terenie. I pana Sewerna Wyganowskiego, który jest prezesem konkurencyjnego TBS-u Wrocław, również inwestora, dewelopera na tym terenie.